Kurierze teraz pytanie, czy starosta legionowski przestanie płacić szpitalowi w Nowym Dworze Mazowieckim. Starosta twierdzi, że dostaje skargi od mieszkańców powiatu, bo odmówiono im przyjęcia do nowodworskiej placówki. Dyrektor szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim odpiera zarzuty, choć przyznaje jednocześnie, że placówka jest za mała, by obsługiwać dwa powiaty jednocześnie. Przez lata współpraca pomiędzy starostwem a szpitalem układała się dobrze. Od 2009 roku powiat przekazał łącznie 80 tysięcy złotych dotacji na remonty i zakup sprzętu dla nowodworskiej placówki. Co się więc stało? W styczniu szpital poprosił starostę o 60 tysięcy na zakup respiratora i to właśnie wtedy okazało się, że dalsze finansowanie stoi pod znakiem zapytania. Powód? Skargi pacjentów. Problemy dotyczą zarówno tych planowych przyjęć do szpitali. Nasi pacjenci informowani są o tym, że to nie jest ich rejon. Tego rodzaju zwrot oczywiście nie ma odzwierciedlenia w dzisiejszym systemie medycznym. Z zarzutami starosty nie zgadza się dyrekcja szpitala. Nie zdarza się, gdzie nie przyjmujemy pacjentów potrzebujących. Nie ma takiej możliwości. W momencie trafienia do szpitala od razu zostałam przyjęta na oddział i nie zostało mi zadane pytanie zupełnie, skąd pochodzę, gdzie mieszkam. Dyrektor placówki nie ukrywa jednak, że szpital często ma problemy z zapewnieniem miejsc dla wszystkich pacjentów. 176 łóżek nie wystarcza na pełną obsługę jednego powiatu, a co dopiero również na obsługę powiatu drugiego, który jest nawet liczniejszy od naszego. Zdaniem szefowej ZOZ-u w Legionowie problem z odsyłaniem pacjentów dotyczy nie tylko placówki w Nowym Dworze Mazowieckim. Szpitale, tak jak szpital Brudnowski czy Bielański, które mają bardzo dużo pacjentów, a kontrakty ograniczone, też zdarzają się takie sytuacje, że są problemy lub długie oczekiwania pacjenta w szpitalu. Mieszkańcy Legionowa widzą tylko jedno rozwiązanie. Jestem młodą mamą, mam dwójkę dzieci, to już w ogóle dla mnie to jest porażka, że tak duże miasto powiatowe nie ma szpitala. Jest potrzebny, bardzo jest potrzebny, bo nas tak odsyłają albo Nowy Dwór, albo Brudno. Ale na budowę własnego szpitala Legionowo nie ma ani pieniędzy, ani pozytywnej opinii wojewody i NFZ.